W Wielkiej Brytanii trwa obecnie coś na kształt jakiejś ideologicznej wojny domowej. Jest to bardzo niepokojące oczywiście. Mamy do czynienia z bardzo z dziwną sytuacją. Niby jest Brexit, ale cały czas próbuje się namówić władze polityczne, elity polityczne, które jako jedyne są w sposób oczywisty beneficjentami Unii Europejskiej. Po prostu jest to drugi parlament, który można obsadzić stołkami i tak dalej, i mieć jakieś tam fajne pensje. Bo o Unii Europejskiej można zawsze rozmawiać na zasadzie, czy ona jest przydatna, czy nieprzydatna. Obecnie się okazuje coraz mniej przydatna. Nie umie rozwiązać najprostszych problemów społecznych, a nawet je wywołuje. Natomiast politycy zawsze mogą powiedzieć, i to nawet politycy, którzy nienawidzą Unii Europejskiej, że Unia Europejska ma sens, no bo są te pensje i stawki. W każdym razie w Wielkiej Brytanii jest taka dziwna sytuacja, że media głównego nurtu tłumią wszystkie przejawy szacunku i uznania, na przykład dla polityki Donalda Trumpa. Była niedawno wielka demonstracja w Londynie, ponad 10 tysięcy demonstrantów, którzy wyrażali poparcie dla polityki Donalda Trumpa. Została ona celowo pominięta zupełnie przez media głównego nurtu. Media głównego nurtu, jak w większości krajów w Anglii, także są centrolewicowe. Głównie myślę, że skąd to się bierze? Głównie stąd, że trudno być ekspertem we wszystkich sprawach i potem taki człowiek, który kończy dziennikarstwo i zna historię po łebkach, zna prawo po łebkach, zna to, co to są prawa człowieka po łebkach, zostaje socjalistą, dlatego że socjalizm daje łatwe i proste odpowiedzi. Oczywiście no, nie są żadnymi odpowiedziami, ale jak ktoś zna wszystko po łebkach, no to jest socjalistą. Także stąd później mamy te media głównego nurtu, które są socjalistyczne, no i bardzo źle znoszą, jak to jakiś ktoś im wytknie jakiś szczegół, że jednak tutaj nie do końca wszystko działa. Także tak to wygląda. Mamy bardzo niepokojącą sytuację, coraz to nowych wystąpień przeciwko Izraelowi. Także między innymi książę Karol, który kiedyś planował przejść na islam, a potem na hinduizm, a potem na jeszcze coś innego i uznał się obrońcą wiar w liczbie mnogiej, pobija kolejne rekordy jakiegoś new age'owskiego postmodernizmu i poprawności opolitycznizmu, dlatego że powiedział, że USA przejęli Żydzi i w związku z tym nie można już ufać Stanom Zjednoczonym. No chyba byłoby lepiej, jakby USA przejęli Arabowie, to może byłby bardziej zadowolony. Także nie wiem, co się wyrabia w Wielkiej Brytanii naprawdę. Kiedyś to był rozsądny kraj i rozsądny naród. No. Mam nadzieję, że znaczy to, że oni oderwali się od Unii Europejskiej jest ciekawe, dlatego że to nie znaczy wcale, że Wielka Brytania przerwała tą swoją wojenkę ideologiczną wewnętrzną. Także mamy w tej chwili dwie wojny ideologiczne, taką dużą w tym, co zostało z Unii Europejskiej, i taką małą, mniejszą, no nie taką wiele mniejszą, bo Wielka Brytania to potężny kraj, drugą wojenkę ideologiczną. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też mamy wojenkę ideologiczną, kiedy się lewicowcy pastwią nad prawicowym nominatem do Sądu Najwyższego, dlatego że pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rzeczywiście konserwatyści mogą odwrócić część legislacji, która zazwyczaj, dlatego że przez ostatnie dekady ciągle lewica miała tak do czynienia z taką, była taka sytuacja w Sądzie Najwyższym, że lewica miała większość w Sądzie Najwyższym, czyli jest większość 5 z 9 przynajmniej. A teraz może po raz pierwszy być odwrócenie tej sytuacji i mamy kolejne wydumane zarzuty wobec tego nominata do Sądu Najwyższego. Także wszędzie mamy do czynienia z takimi wojenkami ideologicznymi, lewicowo-prawicowymi, promigracyjno-antyimigracyjnym, antyimigracyjnymi. Wygląda to wszystko bardzo nieciekawie, a zwłaszcza mam wrażenie właśnie, że Wielka Brytania najbardziej się pogubiła w tym wszystkim. Wielka Brytania najbardziej zabrnęła w poprawności politycznej, kiedy przez jakiś czas w szkołach zaczęła uczyć
dla uczniów pochodzących z Indii i Pakistanu. Zaczęła uczyć o historii Indii i Pakistanu, a nie o historii Wielkiej Brytanii. Potem dopiero złapano się za głowę. Między innymi zauważono to dzięki autorce książki Londynistan, że no, patriotyzm po prostu szwankuje, no bo każdy zamyka się w swoim getcie i jeszcze edukacja, zamiast z tym walczyć, to zaczyna to promować. Na szczęście się obudzili. Przed chwilą widziałem reportaż telewizji Sky News, gdzie martwiono się tą getoizacją, także może coś tam dotarło, ale Wielka Brytania najbardziej chyba zabrnęła daleko w poprawności polityki. No może jeszcze Szwecja, bo Szwecja to po prostu wsadza do więzień za krytykę polityki proimigracyjnej, za krytykę islamu i podobna rzecz może się zdarzyć też w Kanadzie, więc powiedzmy, że po Szwecji i Kanadzie Wielkiej Brytanii jest najgorzej pod tym względem. No nie wiem, no kiedyś to był rozsądny kraj. Mówię też jako to, jako brytofil też, no niesłychanie dziwna, przykra sytuacja.